przygnębiającego odkrycia, że Jeruzalem nie potrafił już stwierdzić nic takiego, co nie wydawałoby się równie fałszywe jak stwierdzenie tego samego o kamieniu. Nie, żeby on miał kiedykolwiek o sobie samym coś stwierdzać. Nie miał go bowiem, ale wydawało mu się pomocne od czasu do czasu, że mógł powiedzieć z pełnym pozorem wiedzy, z pełnym zdaniami rozsądku. Łot to człowiek, mimo wszystko. Łot to człowiek. Łot jest na ulicy, pośród tysięcy sobie podobnych, w zasięgu głosu może nawet, gdyby zaszła potrzeba. Łota szczerze trafiła ta jedna mała błahostka, bardziej go może trafiła niż cokolwiek innego, a bo to wiele, rzadko i aż nazbyt do tej pory trafiło w życiu. Owa rzecz nie postrzegalna, nie, wcale nie niepostrzegalna, gdyż ją postrzegał, lecz owa rzecz niemożliwa do określenia, która nie pozwalała mu powiedzieć z przekonaniem i z ulgą o przedmiocie, która aż tak by gadał, że to gar. I o stworzeniu, które wbrew wszystkiemu wykazywało dużą liczbę wyłącznie ludzkich cech, że to człowiek. Udniał czasami tak wielką potrzebę semantycznego wsparcia, że zaczynał przywiedrażać nazwy do rzeczy i do siebie samego, jak kobieta kapelusze. Tak więc o garze, pseudogarze mówił po zastanowieniu się. To tarcza! Albo coraz śmielszy, to kruk! Ale gar z równym niepowodzeniem występował w roli tarczy, kruka, bądź jakiejkolwiek innej rzeczy, którą łatwo nazwał, jak gar. W stosunku do siebie, chociaż nie mógł już używać nazwy człowiek, tak jak miał zwyczaj dawniej, kiedy to intuicyjnie wyczuwał, że może nie jest to takie niedorzeczne, zupełnie nie wiedział, jakiej nazwy ma używać, jeśli nie nazwy człowiek. Lecz wyobraźniał, ona nie była zbyt żywa. W dalszym wietrzanku myślał o sobie jako człowieku, jak nauczyła go była własna matka, kiedy mówiła: a jaki to czerny, poczciwy człowiek! A jaki to sprytny, poczciwy człowiek! A jaki to wstępny, poczciwy człowiek! Pomimo wszakże ulgi, jaką mu to sprawiało, z równym powodzeniem mógłby o sobie myśleć tak, jak o skrzyni.